dzięki temu, że posiadamy zdolną młodzież, która pokazała w zeszłym roku, że coraz odważniej puka do drzwi Ekstraklasy, postanowiliśmy w tym roku część pieniędzy z kontraktów przeznaczyć na pierwszą ligę. Myślę, że bardzo dobre posunięcie. Podpisuję się teraz w tej chwili dwoma rękoma za tym, że faktycznie w tej chwili tam będą grały tylko te nasze młode zawodniczki, które pograją mniej w Ekstraklasie lub po prostu w tej Ekstraklasie nie zagrają. A więc stawiamy bardzo mocno tylko na młodzież. I ta młodzież dostanie również szansę grania przy takim budowaniu zespołu, o którym za chwilę powiem, dostanie dużą szansę grania na poziomie ekstraklasy. Minimum 3 zawodniczki z tej młodzieży będą na pewno bardzo mocno obciążone grą w ekstraklasie. Budujemy zespół w oparciu o 5 kontraktowych zawodniczek i o naszą młodzież, która tam otrzymuje stypendia. 2 podstawowe zawodniczki to oczywiście Kasia Dźwigalska, nasz kapitan, kontrakt przedłużony na tych samych warunkach i Iza Piekarska, która ma zmieniony kontrakt. Podyktowane to jest tym, że Iza będzie musiała bardzo mocno nad sobą popracować, żeby zarobić pieniądze, a więc przede wszystkim musi dbać o swoją formę fizyczną. I to jest jakby dla nas bardzo ważna informacja, bo Iza ma umiejętności, Iza potrafi grać w koszykówkę na wysokim poziomie, ale ten jeden warunek musi spełnić. Komplet Polek, a więc młodzież i te 2 zawodniczki doświadczone. I teraz 3 pozostałe kontrakty, idziemy w układ zagraniczny. Szarnizol to był klucz. Tak naprawdę na początku chcieliśmy zostawić wszystkie zawodniczki te z zeszłego sezonu, bo one naprawdę były strzałem w dziesiątkę, ale niestety różne przyczyny. Cini Nwagbo po tym, jak pokazała bardzo dobre statystyki w polskiej lidze, otrzymała dużo ofert, chciała od nas podwyżkę. Niestety no, nie daliśmy rady spełnić jej możliwości finansowych. Z tego, co się tutaj orientuje, zagra w Koninie, a więc Konin w tym roku na pewno będzie miał dużo wyższy budżet i inaczej buduje zespół. Taber z Pani, bardzo, bardzo żeśmy chcieli, żeby została. Chcieliśmy nawet zaoferować jej podwyżkę, bo na to zasłużyła, ale Taber ma inne priorytety życiowe. Ona traktuje koszykówkę jako formę zwiedzania świata, więc powiedziała, że w Polsce raczej już w tej chwili nie zagra. Oczekuje od agenta załatwienia następnego klubu w Europie. Prawdopodobnie wyląduje w Izraelu. Z tych informacji, jakie mamy ostatnio, także zostały 2 wolne miejsca. W tej chwili po dogadaniu kontraktu z Szarnizol. Też musicie zrozumieć, że to trochę trwało, dlatego że i Szarni miała duże oczekiwania finansowe, miała duże propozycje. My żeśmy trwali w swoich jakby warunkach i cieszę się, że Szarni jakby na tyle się tutaj dobrze czuła i na tyle dobrze odbiera Gorzów, że zgodziła się na nasze warunki, co w pewnym momencie było właściwie już mało realne. Przy takiej rozgrywającej na pewno młodzież nasza będzie tak obsługiwana, że powinna tylko koncentrować się na zdobywaniu punktów. 2 zagraniczne zawodniczki. W tej chwili kończymy kontrakt z zawodniczką doświadczoną na pozycji 2-3 spoza Europy. Myślę, że jeżeli dopniemy i uda nam się, to będzie naprawdę bardzo wartościowe wzmocnienie. I tak naprawdę zostanie nam mało, zostało nam, jeżeli to dojdzie do skutku, zostaje nam naprawdę niezbyt duża kwota finansowa na zawodniczkę numer 5. 4-5 w tym kierunku chcemy iść. Najlepiej, żeby to było 3-4-5. Takiego gracza za niemałe pieniądze szukamy i tu jest największy kłopot. No, z tych ofert, które do tej pory dostaliśmy, wiadomo, ograniczenia finansowe, nie wybraliśmy na dzień dzisiejszy zawodniczki. Zobaczymy. No, zmieniają się warunki w Europie. Czeszki znowuż, Federacja Czeska zmieniła warunki, ograniczyła jedną zawodniczkę mniej zagraniczną. Także tych klubów europejskich, które są w stanie płacić naprawdę bardzo duże pieniądze, to są właściwie tylko w Europie Rosja, Turcja, Wisła Kraków, Praga i kilka jeszcze może innych zespołów. Także będziemy musieli być cierpliwi i czekać, być może coś dla nas fajnego jeszcze zostanie. Jeżeli nie, to będziemy na pewno szukać gracza bardzo młodego, dopiero co kończącego studia.